Redzi mają na głowie więcej niż kiedykolwiek. Polskie studio przygotowuje dla graczy prawdziwą ucztę. W planach jest wydanie DLC do Cyberpunka 2077, wersja multiplayer Wiedźmina, remake Wiedźmina 1, no i oczywiście Wiedźmin 4, który ma być początkiem nowej trylogii. CD Projekt Red w 2015 zyskało światową rozpoznawalność i dzięki dzikiemu gonowi ustawiło nowe standardy gier RPG. Wiesiek stał się fenomenem na skalę światową. Gra jest świetna, jednak sequel może nie być tak popularny. W 2015 większość wydawców wychodziła z siódmej generacji konsol, jednak Wiedźmin 3 był czymś nowym. Mimo średniej premiery, zbugowanej wersji Wiedźmin 3 w maju 2015 stał się fenomenem. Gra przyciągnęła graczy mitologią, światem przedstawionym czy rozgrywką. Gra była dostępna dla starych wyjadaczy franczyzy, jak również dla kompletnie niezaznajomionych z twórczością Sapkowskiego. Te cechy sprawiły, że Wiedźmin 3 jest jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii. Żaden wydawca nie spodziewał się takiej gry, więc nie byli przygotowani na atak. Wiedźmin 3 był niepokonany na rynku RPG przez bardzo, bardzo długo. Dragon Age czy Shadow of Mordor nie zdołały zachwycić graczy tak, jak zrobił to Geralt. Różnorodność zadań, piękny świat, narracja, styl walki oraz chęć studia do naprawiania gry sprawiły, że Redzi osiągnęli sukces. W przypadku Wiedźmina 4 może być zupełnie inaczej. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Wiedźmin był grą roku, no ale co z tego, jeżeli konkurencja jest słaba? Świat gier rozszerza się z roku na rok, konkurencja nie śpi i już szykuje rywali na pojedynek z Wiedźminem 4. Wiesiek będzie zestawiany z Elden Ring czy niedawno wydanym Tears of the Kingdom. Gry AAA coraz częściej zaskakują swoim rozmiarem i grafiką. Narracja jest doceniana bardziej niż kiedykolwiek. Wystarczy spojrzeć na The Last of Us Part 2 czy God of War Ragnarok. Wiedźmin 4 musi postawić na wybitną narrację i budowanie świata jak nigdy dotąd, jednocześnie przedstawiając grafikę na najwyższym poziomie. Redzi mają przed sobą bardzo trudne zadanie, a już na pewno trudniejsze niż podczas premiery Wiedźmina 3. Osobiście kibicuję Redom i mam nadzieję na kolejny hit na miarę dzikiego gonu, a ty?